Więc, panie i panowie, mamy Ark Wieldera. Możemy teraz tym prądem strzelać. Też, panie i panowie, mamy dostęp do nowych sekretów. Ale cóż, panie i panowie, jesteśmy w Haven City z powrotem. Ale to nie jest to samo Haven City, co w Jacku dwójce. To Haven City jest totalnie zrujnowane. O tak, panie i panowie. Ponieważ pałac zapadł się na miasto, to praktycznie duża część miasta została zniszczona. Więc nie będzie eksploracji takiej wielkiej jak w Jacku dwójce. O nie. Haven City jest, kurde, w trakcie wojny. I tą wojnę teraz, za chwilę zobaczycie, nie teraz, ponieważ jesteśmy teraz w sekcji miasta, gdzie wojny nie ma. Ale inne sekcje, pełna 100% wojna. Więc tutaj się Jack spotka z Seimosem i Kirą. Kira teraz jest zrelegowana jako fangirl Jacka, nie jako dziewczyna. Więc tutaj praktycznie się dowiadujemy, że Vigier zablokował dostęp do tej sekcji miasta, gdzie są Freedom Fighterzy. Więc musimy się dostać na port, gdzie Torn jest, żebyśmy mogli jakoś dostać się do sekcji miasta, gdzie Seimos i reszta jest. I kurde, Jack mówi, że mówi wszystkim, że... No nie wszystkim, mówi Seimosowi, że Vigier zniszczył pałac. Ale praktycznie wszyscy to zignorują, ponieważ to nie jest ważne już. Więc tutaj na końcu Seimos powiedział, że on przeprasza Jacka za to, co się wydarzyło. To daje mi spekulację, że praktycznie nasza banda przyjaciół nic nie zrobiła, kiedy wygnawali Jacka, tylko po prostu se stali i mieli inne problemy. Praktycznie chodzi mi o to, że nikt nie pomógł Jackowi, nikt nie był po jego stronie podczas wygnania. Oprócz oczywiście Ashlyn, Pekera i Daxtera. I to nie tylko Seimos i Kira, nawet będzie Tord przepraszał Jacka za to, że nic nie mogli zrobić. Ale cóż, wracamy do kanałów, które zostały ostro zmutowane, ponieważ te kanały są totalnie inne niż w Jacku dwójce. Oczywiście ta nowy poziom, nowa gra, nowy wygląd, ale seryjnie te kanały wyglądają jakby, kurde, nie wiem. Totalnie, jakby normalnie nie wiem. Oczywiście te kanały wyglądają inaczej, ponieważ jesteśmy w innych kanałach teraz, ale wejście do kanałów z Jacka dwójki nas prowadzi do totalnie innych kanałów. Więc teraz muszę kompetentnie grać. Dobra, gramy teraz nie kompetentnie, tylko ostrożnie. Gramy Jack 2 style, fuck you all. Więc kanały są ok, poziomem. Nie narzekam. Dużo tych bram jest, które ukrywają ekrany ładowania. Żaby! Więc tutaj będziemy dużo jetboardu używali. Co za nad cool. Ponieważ sami jetboard czasami czuł się bezużyteczny w Jacku dwójce. Tylko Haven Forest praktycznie bardzo wspomagało użycie jetboardu. W innych poziomach, kurde, jetboard to praktycznie samobójstwo, ponieważ byłeś wielkim celem. Tutaj możesz się teraz chronić tą oto falą, która zabija małych wrogów natychmiastowo. Mogę upgrade jakiś teraz sobie kupić? Amunicja! Jej! Do
mojej kochanej żółtej broni. No, maksymalnie mogę mieć 300 amunicji do żółtych broni. Oczywiście ostatnie 50 się dołoży, kiedy będziemy mieli ostatni upgrade do, wiecie czego, do Blaster Moda. Fala! Ślizgawka w kanałach! Nie wiem czemu, ale te kanały wyglądają jak jakieś kurde, jakieś zatopione miasto. Tak trochę wygląda jak zatopione miasto, ale cóż. To nie jest narzekanie, tylko taka, takie zaciekawienie. Więc tutaj muszą wszyscy zdechnąć, żeby się rurka obniżyła. Voila. I możemy teraz kontynuować z progresem. Albo tego nigdy nie musiałem robić i mogę po prostu sobie tak skoczyć. Czego się uczysz od Jacka 3? Praktycznie ta rurka chyba się nigdy nie podnosi. Ja tej rurki nigdy nie używałem. Ale cóż, tutaj jest powrót niektórych modeli metalheadów z Jacka 2. Praktycznie zero oryginalnych metalheadów jest w tej grze. Wszystko, kurde, z Jacka 2. Może dlatego ta gra była tak szybko zrobiona. W ogóle, Jack 2 miał japoński dubbing. To wie każdy, który miał europejską wersję, ponieważ w europejskiej wersji jest dubbing, opcja wyboru dubbingu. Jack 2 się szajsko sprzedawał w Japonii, co spowodowało, że Jack 3 nigdy tam nie wyszedł. Ale dialogi były nagrane. I te dialogi są w europejskiej wersji na PlayStation 2. I to mnie trochę dziwi, czemu tak było. Może po prostu anulowali produkcję po nagraniu dubbingu do Jacka 3 po japońsku. Ale jak kupisz wersję koreańską, która też ma selekcję tych języków, to możesz grać w Japonii tam. Trzeba mieć koreańską wersję, żeby oni mogli grać ten na ich japońskich konsolach. Albo mogli importować wersję europejską i kurde, importować europejskie PlayStation 2. Albo Swap Magic. W ogóle teraz te sekcje windowe są w formie pokazówki. W przeciwieństwie do Jacka 2, gdzie po prostu sobie tam stałeś i mogłeś się bawić, ale nie. Mamy tutaj pokazówkę. I z tym, panie i panowie, kończymy dzisiejszą sesję. Akt pierwszy został zakończony i jesteśmy teraz w porcie. Totalnie rozwalonym porcie, ale port tak czy siak. Więc, panie i panowie, mam nadzieję, że wam się ten let's play podoba. Tutaj Polski Gamer 17 i ja was żegnam jak zawsze. Adios!